Cześć studenci krakowscy, żacy i żaczkowie. Pozdrawiam was serdecznie z tego miejsca jako Piotr Rogucki, wokalista zespołu Koma. Nie wiem, czy istotą w ogóle bycia na scenie zespołu rockowego czy jakiegokolwiek jest bunt. No, jeśli ktoś czuje bunt i chce to wyrazić, to w porządku. No, nie każdy się musi w to wpisywać, prawda? Albo ani zespół, ani odbiorca. Więc to nie jest jedyna ścieżka w byciu na scenie, prawda? Po prostu chciałem stanąć na scenie sam i śpiewać swoje piosenki autorskie, bo zespół Laocze jest takim organizmem, gdzie 7 ma równy wpływ na to, co się dzieje. Owszem, pisze teksty, ale całość jak gdyby jest, każdy jest równie odpowiedzialny, ma taki sam głos i to się absolutnie demokratycznie, nawet komunistycznie czasami mówimy, odbywa. To jest komuna tak naprawdę. Oddechy przy najświętszej karmią serce czymś. Buję pilnym popołudniem, gdy cienie będą dłuższe i smutniejsze. Od czasu do czasu znikam z zespołu po to, żeby spotkać się z innymi ludźmi i stworzyć wspólnie coś, co będzie później procentowało również w zespole Koma, czyli tak jak już wcześniej wspomniałem, żeby nie znaleźć się w sytuacji, że zaczynam zjadać swój własny ogon. I po to właśnie stworzyłem też solową płytę, która jest kompletnie odmienna stylistycznie od działalności zespołu Koma. Jest odciążona z takiej podniosłości i doniosłości, z mocy. Schematy, które w niej obowiązują, są oszczędne i powściągliwe. Na moim pierwszym roku studiów kulturoznawstwa w Łodzi zespół Koma był już po półrocznej sesji prób pierwszych. Mieliśmy około 10 utworów i na pierwszych moich studenckich juwenaliach, kiedy byłem pełnoprawnym studentem, zespół Koma już grał na scenie. Była to scena Politechniki Łódzkiej. Także jako student pamiętam juwenalia tylko i wyłącznie od strony sceny. Spotykam się z takimi opiniami, że właśnie ludzie mówią, kurczę, no, na juwenaliach granie to jest jakiś obciach. Kurde, no, gdzie ludzie się bawią, jest alkohol i po ich stronie, u nas na scenie też jest alkohol, ale to jest spotkanie po prostu ludzi. No, my nie mamy takiego absolutnie podejścia jako zespół, że jak mamy grać na juwenaliach, to odpuszczamy cokolwiek i że gdzieś ten przekaz się zaciera. No. To są fajne imprezy, kiedy studenci przychodzą w zasadzie z nastawieniem na zabawę, na to, żeby się wyżyć, zabawić, rozerwać. Ja bardzo lubię grać na juwenaliach.